Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny filmik o nowych eventach, które będą miały miejsce w ten weekend. Tak jak mówiłem, co tydzień w środę, jeszcze chyba nam zostaną 2 tygodnie, będziemy sobie taki filmik nagrywać. Dzisiaj jest on troszeczkę później, dlatego że nie było niestety żadnych przecieków na forum niemieckim. Dopiero o 16 się pojawiły te informacje na forum tam angielskim, na forum niemieckim, na forum polskim, nawet od razu się też pojawiło, więc tak to generalnie wygląda. No i zaraz do tego przejdziemy. Później jeszcze przejdziemy na forum angielskie, bo jest tam dość ciekawa informacja dla co niektórych graczy, no i później sobie przejdziemy jeszcze na forum niemieckie, na tam taki najczęściej zadawane pytanie, jeżeli chodzi o eventy, bo tam też jest dość ciekawa, nazwijmy to, poszlaka. Więc tak, zostawcie kciuka w górę, teraz macie na to chwilkę, jeżeli takie filmy właśnie, nazwijmy to, omawiające te nowe rzeczy wam się podobają, fajnie jak znowu będzie tak z 250-300 kciuków, no bo na taki kanał to jest naprawdę sporo, nie? Także teraz macie tą chwilkę, żeby zostawić, no a my chyba sobie zaczynamy. Tutaj widzę, że się wszystko nagrywa, bo już chyba nagrywam trzeci raz to. Ale okej, lecimy. Witajcie bohaterowie, od piątku do niedzieli aktywne będą następujące wydarzenia. Epickie szaleństwo zakupowe, czyli po staremu event epicki, który jest dostępny dla graczy posiadających co najmniej 50 poziom postaci. To jest bardzo ważna sprawa, bo dużo osób mnie pyta, czemu nie mają eventu epickiego. No bo nie mają jeszcze pewnie 50 poziomu postaci. To jest akurat bardzo duży minus, dlatego że nie ma tutaj nic o tym, co było przewidywane, czyli na przykład że tam jak się zrobi 100 awanturniczości, to się dostaje jeden epic gwarantowany, jak się zrobi 300, to drugi. Nie wiem, czy to będzie jakiś osobny event ten epicki, czy to jakieś poboczne wydarzenie, czy coś, no ale na ten moment nic o tym nie jest napisane, tak więc to generalnie słabo. No ale okej, no zobaczymy, jakie jeszcze będą te eventy, póki co znamy dopiero 4, można by powiedzieć. I lecimy dalej. Kocioł w kuźni. W przypadku tego eventu będzie szaleństwo z surowcami dla kowala. Zamiast 5 będzie można rozmontować 15 przedmiotów, 2 razy więcej surowców do zdobycia u hazardzisty w grze w kości, 2 razy więcej w kole fortuny i 2 razy więcej w znanych już paczkach możliwych do zdobycia podczas wykonywania misji w karczmie. Dotyczy oczywiście wyłącznie metalu i tajemniczych odłamków. No i teraz tak, no powiem, jeżeli chodzi o poprzedni event, gdzie były te klepsydry i exp, no to dałbym 10 na 10, no może 9 na 10, bo tam pamiętamy, że był ten problem, że jak mieliśmy do złapania pupila, a w tej lokacji była klepsydra, to przez całe 3 dni nie można było złapać tego pupila, także no powiedzmy 9 na 10, delikatne tam niedopracowanie. Natomiast jeżeli chodzi o ten event, no to tak bym dał 4, może góra 5 na 10. No weekend epicki nie jest w żaden sposób zmieniony, więc no jakby po prostu zwykły weekend epicki. No i to, no wiadomo, jedyne te 4 albo 5 na 10 to tylko i wyłącznie za kryształy, no bo jednak wiemy, że tych kryształów zawsze jest deficyt, no a teraz będzie opcja zdobyć sobie ich więcej. 2 razy więcej w znanych już paczkach, to chyba te paczki będą po prostu 2 razy większe, te co były kiedyś na skarby lasu, 2 razy więcej w kole. U hazardzisty, no wiadomo, będzie opłacało się teraz brać tak jak wcześniej klepsydry, tak teraz myślę, że kryształy najbardziej. No i właśnie, tutaj ten jedna rzecz, zamiast 5 będzie można rozmontować 15 przedmiotów. W przeciekach było coś takiego, że dostaniemy 2 razy więcej za rozmontowanie tych przedmiotów. Chyba czegoś takiego w końcu nie będzie, z tego co widzę, no bo nic o tym nie jest napisane, chyba że znowu w jakiejś tam innym evencie pobocznym, no nie mam pojęcia. W każdym razie, no zobaczcie, tutaj będziemy mogli przez 3 dni rozmontować tak naprawdę 45 przedmiotów. Ciężko to będzie zrobić, bo ciężko w ogóle, ja czasem mam problem, żeby 5 rozmontować, a co dopiero 15, jeszcze jak ludzie same epiki rozmontowują na wyższym levelu, jak już mają maksymalną aurę i tak dalej, to już w ogóle będzie problem, no bo my mamy łącznie, jeżeli mamy skarbiec na maksa, to mamy ile? 60 miejsc chyba, tak? No to w 3 dni już 45 miejsc tych epików nam poleci, o ile ktoś to będzie chciał robić. No ja już myślałem, żeby sobie tutaj odkładać jakieś bronie epickie i tak dalej, właśnie jak będzie ten event kowalowy, powiedzmy, to sobie te bronie rozmontowywać, no ale skoro nie daje rozmontowanie 2 razy więcej, no to wygląda na to, że nie ma to totalnie sensu, nie ma czegoś takiego sensu robić, no bo co? No nic, nie? Dziwne, ale tak samo, jeżeli sobie przejdziemy na drugie forum, mam nadzieję, że tutaj mi wszystko zadziała, dobra, zadziałało. Tu mamy forum angielskie, jest napisane dosłownie to samo, bo myślałem, że może na polskim coś nie dopisali albo coś. Niestety jest napisane to samo, natomiast tutaj mamy jeszcze taką informację. Wkrótce więcej informacji pojawi się w piątek, ponieważ w niedzielę będziemy mieli dla was prezent na walentynki. Dokładnie, w niedzielę są walentynki, musicie pamiętać, że można wtedy złapać peta walentynkowego, ja też muszę o tym pamiętać, więc tak jak mówię,
Trzeba sobie to gdzieś zapisać czy coś, no ja mam nadzieję, że zapamiętam. Natomiast mają tutaj dla nas jakiś prezent, w piątek będzie więcej informacji, też może wam o tym nagram. Natomiast jeżeli chodzi o ten prezent na walentynki, no podejrzewam, że to będzie po prostu epic, że to będzie coś takiego, jak miało miejsce na Boże Narodzenie. Każdy dostał ten sam epic, jeszcze niektórzy w ogóle na wszystkie cechy dostali, zamiast już dać wszystkim na 3 cechy, no ale nieważne. No pewnie to będzie jakaś pierdółka, no ale zobaczymy. Więc tutaj taka jest ciekawa informacja. Natomiast jeszcze jak przejdziemy sobie na forum, poczekajcie, na forum tutaj, no to mamy te kolejności wydarzeń i tak dalej, to co ostatnio na ostatnim filmie tydzień temu wam pokazywałem, no i mamy coś takiego jak bogactwo do świata, epickie zakupy, ekstrawagancja i dzień gorącego żelaza, to wiadomo jest tłumaczenie, natomiast zobaczcie, tak jak XP, te klepsydry mamy co 4 tygodnie tak naprawdę, jeżeli dobrze widzę. Tak, tutaj jeżeli chodzi o te epickie zakupy, ekstrawagancja, to jest tylko napisane w drugim polu, nie? Czyli wygląda na to, że jakby ten epic będzie... No rzadko, nie? Tak przynajmniej się wydaje, że coś takiego... No nie ma, nie, może to nie jest aktualizowane jeszcze. Poczekajcie, ja tutaj to w ogóle odświeżę. Zrobimy sobie to w ten sposób. A nie, przepraszam, już widzę, że tutaj uzupełnili. No to nieważne. No to widzimy, że teraz to samo będzie tak samo... A nie, zobaczcie, odświeżyłem, dobrze, że odświeżyłem, bo bym wam źle powiedział. Czyli tutaj mamy tą kolejność, czyli 12 eventów powiedzmy niby. Natomiast ten epic z tym dniem Kowala powiedzmy jest tylko drugi w kolejności. Natomiast 6 już jest epic i coś innego i 10 to też jest epic i coś innego. Czyli no zobaczcie, jakoś to będzie inaczej pomieszane. Wiemy na pewno, że tak jak mówię, co 4 tygodnie będzie ten exp i klepsydry. Natomiast jeżeli chodzi o ten epic, to on będzie tak wymieszany z jakimiś tam innymi eventami. No i póki co no mamy to doświadczenie, mamy to ten epic, mamy tutaj u tego Kowala, tu też jest opis, jakby ktoś tam nie wiedział. No, tu wszystko jest to samo napisane, tu są te klepsydry i póki co cała reszta do ujawnienia, więc tak to wygląda. Także no już wiemy, że takie coś dla Kowala będzie tylko raz na 12 tygodni, natomiast potem epic będzie wymieszany różnie, no nie? Sami możecie zobaczyć, że jeżeli chodzi o ten core eventowy, czyli tak jak było wcześniej skarby lasu, exp, gold i tak dalej, to jakby ich kolejność się nie zmienia, dlatego że no widzicie, teraz był exp, teraz jest epic, prawda? Prawdopodobnie normalnie później chyba były skarby, nie, później był chyba gold, a na końcu były skarby. I chyba tak samo to będzie działać, że za tydzień po prostu będzie gold i coś tam, natomiast za 2 tygodnie będą skarby i też coś tam, no ale to musimy czekać na jakieś informacje i po prostu śledzić. Dobra, to by było chyba na tyle, chyba wam wszystko powiedziałem, pamiętajcie o tej niedzieli, ja jeszcze może jakieś tam na Discordzie czy gdzieś przypomnienie wrzucę, sam muszę o tym pamiętać, o tym pecie, no bo to jest jednak raz do roku, można go złapać. I wydaje mi się, że to by było chyba na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to standardowo kciuk w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, dzisiaj nie będzie live'ika, ale jutro będzie, także możecie zostawić followka. I chyba tyle, tak myślę, że wam wszystko powiedziałem, ale wydaje mi się, że póki co wszystko zostało powiedziane. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę, trzymajcie się i cześć!